Dobry wieczór, moi drodzy. Witam na kanale, którego nikt nie ogląda. Dzisiejszy komentarz chciałabym poświęcić sprawie zaginięcia Wandy Szeptun. Wiem, że sprawa jest raczej wszystkim znana i pewnie też wielokrotnie komentowana. Niemniej ja tego jeszcze nie robiłam, a chciałabym, ponieważ sprawa jest, no, w mojej ocenie dość ciekawa, dość tajemnicza, może wcale nie. No, to zależy, którą hipotezę sobie przyjmiemy w tej sprawie. No może zacznę od paru słów na temat samej Wandy Szeptun. Otóż kobieta w chwili zaginięcia swojego miała lat 41. Pochodziła, mieszkała w Kamieniu Ząbkowickim. Mieszkała tam wraz z mężem Jackiem oraz dwiema córkami, Klaudią i Patrycją. Opisywana była przez zarówno znajomych, jak i sąsiadów jako miła, sympatyczna, pogodna kobieta, otwarta na kontakty międzyludzkie i w ogóle cała rodzina uchodziła za dość otwartą i towarzyską, także żadnych negatywnych opinii na temat nikogo z tej rodziny nie ma. Kobieta miała ciemne blond włosy, lekko kręcone, zielone oczy, 1,60 m wzrostu i dość szczupłą budowę ciała. Zaginęła, moi drodzy, w nocy z 24 na 25 kwietnia 2009 roku. Tej nocy, czy tego wieczora i nocy, kobieta przebywała nad jeziorem Nyskim na biwaku. Na biwaku, w którym udział brała pani Wanda i jej mąż Jacek oraz dwa inne małżeństwa, z czego jedno z dwójką dzieci. Wszyscy biwakowicze znali się z pracy we Wrocławskiej Agencji Ochrony, a powodem tego spotkania były imieniny jednej z kobiet tam przebywających. No i jak to na biwaku bywa, było wszystko bardzo fajnie, miło, sympatycznie. Towarzystwo sobie siedziało przy ognisku, wiecie, jakieś tam trunki, no generalnie bardzo przyjemnie. No i około godziny 23.00 Wanda Szeptun musiała udać się na stronę za potrzebą. Cała ta impreza odbywała się na piaszczystym nabrzeżu jeziora Nyskiego, a jakby z tyłu był wąski pas drzew i tam właśnie udała się Wanda Szeptun za potrzebą. No więc się udała, towarzystwo sobie siedziało dalej i biwakowało i po bliżej nieokreślonym czasie, no bo nie wiadomo, jaki czas upłynął do momentu, w którym mąż Wandy zorientował się, że jej nadal nie ma. Przypuszczam, że mógł być to trochę dłuższy czas, ponieważ myślę, że też każdy z nas chyba ma jakby doświadczenia jakichkolwiek spotkań towarzyskich, że ludzie, którzy są zajęci dyskutowaniem i tak dalej, no nie liczą czasu za specjalnie i pewne rzeczy rejestrują po dłuższych chwilach, że tak powiem, ponieważ są, ich uwaga jest rozproszona bardzo mocno, więc nikt nie przywiązuje wagi, ile tak naprawdę czasu upłynęło od jednego wydarzenia do drugiego wydarzenia. I podejrzewam, że tutaj mogło być podobnie i ten czas mógł być faktycznie trochę dłuższy, zanim w ogóle ktokolwiek zauważył, że no ta potrzeba to tak długo trwa, to znaczy jej załatwianie konkretnie. No i oczywiście uczestnicy udali się na poszukiwania Wandy Szeptun, nawoływali, chodzili, patrzyli, no i kiedy stwierdzili, że w zasadzie nie ma żadnego śladu obecności Wandy Szeptun, no to ktoś udał się na komisariat w Nysie, żeby zgłosić ten fakt. No i osoba zgłaszająca, nie wiem dokładnie kto był osobą zgłaszającą, dotarła na komisariat około godziny 1:30, żeby to zgłoszenie, że tak powiem, wykonać. Policja dotarła na miejsce biwaku około 3:00 i tłumaczyła to tym, że osoba zgłaszająca była
dość mocno nietrzeźwa i miała problem z ustaleniem dokładnego miejsca, gdzie odbywa się ten biwak. Biwak się dokładnie odbywał między Głębinowcem a Wójcicami, niedaleko Nysy generalnie. Kiedy policja dotarła na miejsce, no to wiadomo, zaczęła rozpytywać się uczestników biwaku. Również udała się na biwak, który sąsiadował w niedalekiej odległości od tego biwaku. Tam z kolei byli wędkarze. Z wędkarzami policja również rozmawiała i nic nie ustaliła. To znaczy, generalnie nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Było cicho, spokojnie, żadnych kłótni, żadnych awantur, żadnych incydentów takich, które mogłyby być jakąkolwiek wskazówką, że tak powiem, prowadzącą do odnalezienia Wandy Szepki. No więc policjanci przeczesali jakby pobliże miejsca biwakowania. Nad ranem zawiesili poszukiwania. No i tyle. Po kilku godzinach poszukiwania wznowiono, tyle że na znacznie szerszą skalę. To już zaangażowała się w to policja, ale też straż pożarna, zaangażowali się płetwonurkowie, ściągnięto łodzie, pontony, przewodników z psami tropiącymi, no oczywiście znajomi Wandy Szeptun również współuczestniczyli w tych poszukiwaniach, przeczesano jezioro Nyskie, przeczesano całe nabrzeże, zarośla, przeczesano tereny zalesione, no i nic. Po prostu żadnego śladu Wandy Szeptun. Poszukiwania trwały do 30 kwietnia i oficjalnie wtedy je zakończono, ponieważ po prostu no nie było ani jednej wskazówki, która mogłaby sugerować w ogóle, co się mogło stać. Jedynie co, to w ciągu tego czasu ustalono dwóch świadków, którzy rzekomo widzieli Wandę Szeptun, a przynajmniej widzieli kobietę odpowiadającą rysopisowi Wandy Szeptun. Widziano ją mianowicie w pobliżu ujścia rzeki Nysy do jeziora Nyskiego i no i cóż, no przyjęto tą informację, ale chyba nie uznano jej za 100% pewną, no bo tak naprawdę no nie ma 100% pewności, że kobietą czy tą osobą, którą widziano, była Wanda Szeptun. Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę, że no było ciemno, no i to też trudno, jak można na 100% być pewnym, na co się patrzy, że tak powiem. No ale być może i to była Wanda Szeptun, tyle że tego nie udało się potwierdzić w żaden sposób, bo również w tym miejscu śladów żadnych Wandy Szeptun nie było. No i co dalej się zadziało? Dalej oczywiście sprawa utknęła w martwym punkcie. Natomiast jeżeli chodzi o samą rodzinę, samych najbliższych Wandy Szeptun, no to sytuacja wyglądała tak, że męża pani Wandy, Jacka, napiętnowano. Wszyscy mieszkańcy Kamienia Ząbkowickiego, no generalnie wprost podejrzewali mężczyznę o to, że przynajmniej posiada wiedzę na temat tego, co się z Wandą Szeptun stało. No a córki z kolei były izolowane w szkołach. To znaczy izolowane mam na myśli, ludzie stronili od kontaktów z nimi. Przyznam szczerze, że nie bardzo to rozumiem, no bo w zasadzie nie wiem, być może to ze względu na to, że podejrzewano ich ojca poniekąd o to, że coś tej Wandzie, coś tej swojej żonie zrobił, ale może stąd, bo przecież tak naprawdę wręcz powinno być odwrotnie, wręcz te córki powinny być zaopiekowane w tych placówkach, bo w zasadzie tragedia je spotkała, no zaginęła im matka, nie wiedziały, co się z nią dzieje, czy ona w ogóle żyje nawet, a tutaj jeszcze na to wszystko zostały poniekąd wyrzucone poza ten nawias społeczny, szkolny,
z tego powodu. No. No ale tak się generalnie stało. I być może też było to powodem, dla którego mąż 4 lata po zaginięciu Wandy Szeptun no, wyjechał na do Niemiec. Być może, aczkolwiek no oczywiście są też takie hipotezy, że uciekł po prostu, bo faktycznie jednak wie coś na temat zaginięcia swojej żony. No oczywiście pikanterii tej historii dodaje fakt, że wszyscy uczestnicy tego biwaku również wyjechali do Niemiec. Podobno całe to towarzystwo będące w Niemczech nie utrzymuje ze sobą żadnego kontaktu, co jest trochę dziwne. No i oczywiście dla wielu bardzo podejrzane. No ale jak to? Dlaczego? Prawda? Dlaczego tak się stało? Ale córki Wandy Szeptun zostały w Polsce. Cały czas oczywiście mają nadzieję, że kobieta się odnajdzie cała i zdrowa. Też pojawiały się takie informacje, że przez jakąś chwilę policja być może zakładała, że kobieta uciekła i podobno z tego to wynikało, że nie znaleziono na miejscu biwakowania żadnych rzeczy do kobiety należących, to znaczy żadnych ubrań na zmianę, żadnych kosmetyków. Później to jednak obalono, ponieważ stwierdzono, że kobieta po prostu nie wzięła ze sobą takich rzeczy, a nie wzięła ich dlatego, że nie planowała tam zostać na noc. Planowała, oczywiście ja tylko mówię informacje, jakie się pojawiły, że podobno planowała jeszcze tej samej nocy wrócić z jednym z małżeństw tam przebywających. Też jest to informacja, której w zasadzie nie potwierdzono, i nie wiadomo, jaka wersja była właściwie prawdziwa. No i tutaj już możemy sobie zacząć spekulować, co się mogło w zasadzie z kobietą stać, bo z całą pewnością raczej nie wyparowała. No, mówi się, że ta cała okolica, mówi się, że wąski pas drzew. No jeżeli bywaliście kiedykolwiek nad jeziorami, to wiecie, że wcale niekoniecznie musi być on aż tak bardzo wąski. To nie jest też taki, że nie wiem, stoi jeden rządek jakichś drzewek i wszystko. No nie, no jest jednak to, może nie jest puszcza, ale po prostu jest tego zalesionego terenu trochę. No, czyli teoretycznie nawet jakby się uprzeć, to można pobłądzić. No oczywiście nie twierdzę, że pani Wanda zabłądziła, bo gdyby zabłądziła, to gdzieś by wyszła jednak w pewnym momencie. Ale co się mogło na przykład stać? A, bo też wiadomo, że wykluczono wersję o tym, że kobieta sama odebrała sobie życie, no z tego względu prostego, że nie odnaleziono jej ciała. No więc co mogło jeszcze się stać? No teoretycznie mogło się stać to, że no faktycznie kobieta na kogoś się w tym lasku natknęła. To znaczy, może mało prawdopodobne to jest, chociaż no, w historii kryminalnych spraw, ogólnie takich globalnych, no to takie rzeczy się zdarzały, że bywali ludzie, którzy obserwowali jakieś tam właśnie czy obozowiska czy coś i po prostu czekało, no, na okazję dogodną, no żeby dokonać jakiegoś czynu, no niestety kryminalnego. Tutaj, no teoretycznie mogło się tak zdarzyć, że kobieta poszła za potrzebą, no i nie wiem, została, nie wiem, od tyłu zaatakowana, w sensie albo ogłuszona, albo po prostu, nie wiem, zatkano jej usta, że nie wydała z siebie w zasadzie żadnego dźwięku i została uprowadzona. Teoretycznie jest to możliwe. No bo gdyby wydawała z siebie dźwięki, to teoretycznie pozostali uczestnicy by to usłyszeli. No ale nikt nic nie słyszał. Ale z kolejnej strony na to patrząc, jeżeli wyobrażamy sobie tą sytuację, że siedzą ludzie przy ognisku, już trwa to jakiś dłuższy czas, w międzyczasie raczą się jakimiś trunkami i jest fajnie. No każdy, kto przeżył, nie wiem, imieniny u cioci choćby, czy no cokolwiek takiego, wie, że no im
dłużej trwa taka posiadówka, tym głośniejsze są te rozmowy, wszyscy dyskutują ze wszystkimi, no i powstaje taki chaos i taki hałas, że faktycznie można byłoby nie usłyszeć, gdyby Wanda Szeptun, nie wiem, wezwała pomoc. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że jest to całkowicie możliwe. Oczywiście, czy mogła wejść za daleko, chociaż też, no, po co miałaby to robić? No, poszła około godziny 23, było już ciemno. Nie widzę takiego czegoś, takiej konieczności wchodzenia bardzo głęboko w ten lasek, bo kto by ją miał tam zobaczyć? No, wystarczyłoby, że odeszłaby gdzieś płytko weszła po prostu, żeby, no, może tak nie przy wszystkich, prawda? No ale gdyby, no, zdecydowała się wejść głębiej, no teoretycznie mogła pobłądzić, no ale w końcu gdzieś by wyszła. A ewidentnie chyba nigdzie nie wyszła. No też myślę o tych dwóch świadkach, którzy widzieli kobietę rzekomo tam w pobliżu ujścia rzeki Nyskiej, rzeki Nysa. No, zakładając, że faktycznie to była Wanda Szeptun, być może doszło do wypadku, to znaczy kobieta, nie wiem, poślizgnęła się i wpadła do tej rzeki. No, ktoś powie, że no, jeżeli wpadła, no to przecież potem wpadła do tego jeziora, które przecież było przeszukiwane, no to by pewnie znaleźli. No, czy na pewno by znaleźli? No, jest to kwestia dyskusyjna. Wiadomo, że bywały już sprawy również w Polsce, że wielokrotnie przeszukiwano zbiorniki wodne i przez lata niczego nie znaleziono i dopiero po latach ktoś inny wziął i znalazł na przykład, tak? To zależy, czy się szuka bardzo dokładnie, czy się szuka bardzo po łebkach, no. A w przypadku naszych służb, no to różnie bywa z tym szukaniem. Nie wiem zresztą, czy to jest w ogóle możliwe przeszukać całkowicie cały zbiornik. Nie wiem, czy tak to można zrobić. No ale no, w każdym razie ciała kobiety nie odnaleziono. Tak, no więc no, co do... no bo napiętnowano męża, tak jak mówiłam. Czyli ludzie zaczęli trochę szeptać między sobą, że być może no, małżonek no, coś tej kobiecie zrobił. No tak, może małżonek, może ktokolwiek z uczestników, ale gdyby tak było, no to ci ludzie musieliby zawrzeć pakt o milczeniu. Bo gdyby ktoś udał się za Wandą Szeptun i wróciłby już bez niej, no to prędzej czy później to towarzystwo by się zorientowało. I nie wiem, nie chcąc wydać kolegi, koleżanki, no wszyscy po prostu zawiązali pakt milczenia. To jest oczywiście to wszystko takie hipotezy, no bo przecież tak naprawdę nikt nie wie, co się stało. Natomiast, no, tak jak już wielokrotnie mówiłam, że no raczej nie porwało kobiety UFO. W związku z tym, no coś jednak stać się musiało. No na pewno podejrzenia wzbudzają te ruchy z tymi wyjazdami do Niemiec, że wyjeżdżają wszyscy uczestnicy. To powiedzmy, generuje takie pytania, czy to nie takie dziwne jest. Natomiast czy oni utrzymują, czy nie utrzymują tych Niemczech ze sobą kontaktu, no wiadomo, to są tylko być może plotki. No, plotki niosą, że nie utrzymują ze sobą żadnego kontaktu. No, a ponieważ byli na tyle dobrymi znajomymi, żeby pojechać razem na biwak imieninowy, to wydaje mi się, że są na tyle dobrymi znajomymi, żeby utrzymywać ze sobą kontakt. Tego nie robią z jakiegoś powodu. Oczywiście no, można po prostu przyjąć, że no, nie robią tego, bo po prostu porozjeżdżali się i no, w naturalny sposób ten kontakt ustał. No, też jest to całkiem możliwe i tak się dzieje bardzo często. No, natomiast córki Wandy Szeptun no, nie ustają nadal w nadziei, że jednak kobieta żyje. I tyle. No to oczywiście jest zrozumiałe.
No oczywiście też powiem, że jasnowidzowie się angażowali w to i raczej byli zgodni co do tego, że kobieta nie żyje, natomiast miejsca, które wskazywali, no nie ujawniły ciała kobiety, więc no nadal uważamy, że ją za zaginioną. Także tak, przedstawiłam wam poniekąd pokrótce, jak doszło do zaginięcia, w jakich okolicznościach do niego doszło. Przedstawiłam wam też parę hipotez, z które mogą być trafne, mogą zupełnie być nietrafne. I oczywiście, jeżeli wy macie jakieś hipotezy na ten temat, to bardzo chętnie się z nimi zapoznam. No i co? Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Zapasem święta Wielkiej Nocy i oczywiście życzę, żeby były jak najszczęśliwsze, jak najbardziej spokojne, bezpieczne i smaczne. I wszystkiego dobrego i do zobaczenia. No, pozdrawiam ciepło. Pa.